Czerwiec będzie miesiącem wolności w Parku Śląskim. Maraton, mapping, seanse filmowe, jubileuszowy koncert zespołu Jam czy nocna przejażdżka Elką w noc świętojańską. To atrakcje, które proponuje park w ramach obchodów 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu oraz wyborów czerwcowych z 1989 roku. Obchody są odpowiedzią na apel prezydenta Bronisława Komorowskiego, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem. Mamy taką nadzieję, że wszyscy Polacy będą w sposób radosny cieszyli się z 25. rocznicy funkcjonowania III Rzeczpospolitej, która powstała w wyniku wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku, bezkrwawej, finalnej rewolucji. I dzisiaj żyjemy, każdy z nas, jako wolny obywatel w zupełnie innym świecie i to jest dobry moment, żeby się cieszyć. Jedną z atrakcji w parku będzie Maraton Wolności, organizowany we współpracy z ultramaratończykiem Augustem Jakubikiem. Trasa prowadzi przez trzy miasta, czyli zaczynamy w Parku Śląskim, biegniemy do Chorzowa, biegniemy koło Szybu Prezydent, następnie ulicą Wolności, następnie przebiegamy do Katowic, właśnie w rejon kopalni Wujek. Kopalnia Wujek, pomnik poległych górników, tam będą zawodnicy przebiegać, będą mieli czas, by spojrzeć właśnie na ten pomnik, chwilę zadumy, chwilę zastanowienia się. Później przez centrum Katowic, aleją Korfantego, dobiegamy do Siemianowic. W Siemianowicach przez miejsca, gdzie możemy pobiec, również pokażemy miasto i następnie od wieży telewizyjnej biegamy do Parku Śląskiego i ostatnie 6 km prowadzi alejkami Parku Śląskiego. W parku swój jubileusz 35-lecia obchodzić będzie zespół Jam, któremu miejsce to nie jest obce. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że urodziny nie będą trwały w półtorej, dwie godziny, tylko znacznie dłużej. Na pewno ten repertuar będzie bardzo mocno rozszerzony o rzeczy, które rzadko kiedy są grane przez zespół. Szczegółowy program Czerwca Wolności w Parku Śląskim dostępny jest na stronie www.czerwiecwolności.pl. Państwo, że taki powszedni dzień będzie 18:00.